Kolejny mural na naszym koncie. Jest to mural, produkcja pani Zofii Stryjeńskiej. Mural znajduje się w Mosinie. Został namalowany, ponieważ tutaj ta ulica jest nazwana imieniem Zofii Stryjeńskiej i ten mural ma za zadanie nawiązywać do nazwy tej ulicy. Praca to jest pod kuźnią. Pani Zofia tworzyła w 30. W tym samym czasie co Tamara Łebnicka. Obraz jest taki konturowy, taki kolorystyka jest bardziej nasycona niż w oryginale, dlatego że to jest ściana południowa. Ona za parę lat najprawdopodobniej troszeczkę wyblaknie, więc celowy był to zabieg, żeby troszeczkę tą kolorystykę nasycić. Tak, dalej tak się właśnie nam prezentuje.